Halo, cześć, z tej strony Tomek. O, znowu pika. Powiem Wam tak, co dzisiaj? Dzisiaj zrobimy taką szynkę, ale ją zapeklujemy. Ona gdzieś będzie peklowała się gdzieś koło 7 dni. I potem będziemy ją piec, bo osobiście wolę pieczone. I będzie to idealny kawałek mięsa na chleb, naprawdę rewelacja. I można też oczywiście podgrzać to i na przykład na ciepło do obiadu. Sposób jest naprawdę bardzo prosty, tylko że dosyć taki, no powiem długi, bo to 7 dni praktycznie, żeby musi się peklować. I teraz tak, są różne szkoły, bo można to peklować na sucho, można peklować na mokro, ja generalnie pekluję na mokro, za pomocą soli peklującej. Można też robić to za pomocą zwykłej soli, też, no ja generalnie rzecz biorąc nie robię to za pomocą zwykłej soli, bo sól peklująca ma tam azotem sodu, coś takiego, który powoduje to, że mięso, o, ruszyłem kamerę, powoduje to, że mięso ma taki, no, czerwony kolor, taki bardzo naturalny, tak jak mamy wędliny na przykład w sklepach. Jakbym peklował zwykłą solą, to mięso miałoby taki siny. No, teraz też są bardzo popularne, tak jak szynka siwa, czy tam jakieś gotowane, i one właśnie są takie siwe, takie, no, białego koloru, siwe, o, siwe. No dobra, no to idziemy z koksem. To się nagadałem. Teraz tak, co będziemy potrzebowali do takiej właśnie szynki, nie? Tu włączę może wodę. 1 litr wody, bo to mi i tak w zupełności wystarczy 1 litr wody. Teraz tak, tam mamy czosnek i majeranek. Tu mamy ziele angielskie, pieprz, liść laurowy. No i szynka, to jest około 1,7 kg szynki i mam taki właśnie, o tu może pokażę, o 1,7 kg szynki, tak zwana kulka. I to jest bardzo ważne, ja akurat mam kamienny garnek, nie? Powiem szczerze, że do takich rzeczy właśnie kamienny garnek jest po prostu idealny, może zrobię tutaj malutki zoom, o taki kamienny garnek jest, jak to nasze babci miały. Rewelacja do tych zastosowań, nie? Teraz tak, woda się nam tutaj już będzie się nam gotowała, a ja pokażę może jakie używam. O, co to jest? Sól peklująca. To jest dokładnie to. Tu nie jest jakaś tam kryptoreklama. Tak. I jest tu jest peklowanie na mokro. Mam niech się wyostrzy. O, 60 gram soli. Powiem Wam szczerze, że ja z doświadczenia mówię już, że 60 gram na litr wody to jest dużo. Osobiście używam około 50, bo to jest po prostu za dużo, nie? Czyli dobra, sypiemy tutaj na wagę. O dobra, sypnęło się nam 54. Dobrze, teraz tak, co robimy dalej? Waga, bardzo fajna rzecz, przydatna właśnie z takim, co nam mierzy właśnie do setnych, do dziesiątych części grama. Tu zaraz się nam zagotuje. Żeby uzyskać teraz taką mieszankę peklującą, co jest warto zrobić? Może źle to zrobiłem. Zmiażdżyć to wszystko, żeby nam to ładnie wszystko dobrze przeszło. Można, powiem tak, jeszcze kupić nawet gotowe mieszanki peklujące. Też. No i chodzi o te mieszanki. Pokażę na moździerz. I sobie tak właśnie zmiażdżymy. I w tej zalewie nam będzie siedziała ta nasza szyneczka. Dobra. I teraz tak, są różne szkoły. Nie wiem czemu, no jedni robią to w zimnej wodzie, inni w ciepłej. Nie wiem. Ja robię już od swojego długiego czasu praktycznie rzecz biorąc w ciepłej wodzie. I wrzucamy tę właśnie naszą mieszankę, którą tutaj zmiażdżyliśmy. Czosnek. Majeranek. Pachnie. No powiem szczerze, że tutaj te ziele angielskie z liściem laurowym już całkiem nieźle daje. Już się zagotowało. Teraz następną rzeczą, którą zrobimy po zagotowaniu, to wyłączymy. Jak wystygnie, zaraz pokażę co dalej. No, minęło już około dwóch godzin od zagotowania, także mamy już tutaj nasza zalewa wystygła. Teraz tak, kamienny garnek wyparzony, umyty.
Wkładamy naszą szyneczkę. Układamy i zalewamy. Oj, zalewy powinno być tyle, żeby nam przykryła właśnie naszą szynkę. No widać, to idealnie. Jeszcze tutaj ułożę ją. O, tak. I praktycznie rzecz biorąc, to wszystko. Co teraz musimy jeszcze zrobić? Raz na dwa dni wziąć, przełożyć po prostu ją i ją obracać. Chodzi o to, żeby zalewa, która jest, dotarła z każdej strony do naszej szynki, nie? I dzisiaj mamy poniedziałek, czyli powiedzmy 7 dni. Za tydzień w poniedziałek będę ją piekł. Aha, i co jeszcze ważne, no. Teraz kwestia przechowywania. Oczywiście można przykryć takim talerzykiem. Jakiś tam pierwszy lepszy talerzyk, jaki mam. Przykryć, docisnąć słoik z wodą. Niech sobie to leży. Musi to leżeć w temperaturze około 8 stopni lub też troszeczkę więcej. Nie ma, jeżeli będzie leżało w niższej temperaturze, proces peklowania nie dojdzie do końca, nie? Trzeba też sprawdzać, jak to mniej więcej nasza zalewa wygląda. I jeżeli będzie gdzieś około 8 stopni, no różne źródła na ten temat różnie podają, ale najlepiej właśnie jest taka optymalna 8 stopni. Teraz jest zima, powiedzmy, że tej zimy nie ma wcale, nie? Więc spokojnie możemy to wynieść nawet gdzieś na werandę, niech sobie po prostu leży, byle nie leżało w cieple. Dobrze, no więc nasza tutaj szyneczka, jak widać, pekluje się. Już minęły dwa dni od ostatniego przewracania i tak co dwa dni właśnie przewracamy ją sobie na plecki. A to żeby, tak jak mówiłem, solanka dotarła z każdej strony. I przykrywamy, wyduszamy powietrze i to wszystko. I za dwa dni znowu. No cześć, no generalnie powiem wam tak, nasza szyneczka już dzisiaj jest równy tydzień, jak sobie poleżała właśnie w zalewie tej peklowej. Zalewa była klarowna, czyli wszystko było ok, bo jak zalewa nie jest klarowna, to wtedy trzeba zmienić zalewę. Zrobić nową i zalać na nowo. Teraz tak, ciąg dalszy, czyli pieczenie. Jak chcę dzisiaj co z niej zrobić? Na obiad, a reszta będzie jako do chleba. Powiem wam tak, rewelacja. Co będzie nam potrzebne? Mamy taki sznurek, taka dratwa. I można ją znaleźć w sklepie wędliniarskim lub też właśnie w takich, nie wiem, jak to kiedyś było, 101 produktów. Czy tam 1001, nie? Olej. Majeranek, papryka ostra. Tu jest, o. Majeranek, papryka słodka, papryka ostra, bo wiadomo, musi być troszeczkę bardziej ostra. I co jeszcze? Ja tak piekę w rękawie. Także będziemy to robić w rękawie. Teraz może pokażę. Tu mamy właśnie te przyprawy. Wlewamy olej. O co chodzi? Żeby nam te przyprawy połączyły się i przykleiły się do tej naszej szynki i podczas pieczenia po prostu uwalniały te swoje aromaty. Można tu dodać jeszcze oczywiście czosnek granulowany. Zwykły trochę to się bardziej spiecze. Także może nie, ale granulowany jest jak najbardziej bardziej dobry, nie? No i mamy tutaj nasz właśnie taką marynatę, którą całą naszą wysmarujemy. Ja może pokażę tak bardziej telewizyjnie, jakby to zrobić. Dobra. I staramy się to po prostu rozsmarować całe na tej właśnie szynce. Robię to na takiej blaszce do pizzy. Można to robić no różnie. Co na pewno będzie ważne, to musimy po prostu to zesznurować. Znaczy się, musimy. Demokracja. Nie musimy. Ale lepiej byłoby, jak zesznurujemy. Ktoś się spyta, dlaczego? Z tego względu, bo szynka podczas pieczenia ona się nam będzie rozchodziła, nie? A jak ona będzie ładnie, piękna i zwarta, to też inaczej to po prostu całkowicie inaczej wygląda i ten, nie? Dobra, mamy już tutaj nasmarowaną naszą szyneczkę. I teraz będziemy wiązać.
Jak będziemy wiązać, pokażę na jest osobnym filmie. No, nasza szynaczka już jest zasznurowana i teraz wkładamy do rękawa. Znaczy, można pić bez rękawa, ale ja polecam na przykład akurat w rękawie. Ktoś pyta się dlaczego, nie? W rękawie ono będzie o wiele bardziej soczysta. Nie spiecze się tak, że nie daje więcej plusów niż minusów. O, i tak sobie teraz tutaj tylko włożymy naszą szynaczkę. Momencik. I dwoma kawałkami odłożę może to. I dwoma kawałkami, znaczy oryginalnie są dołączone takie trytytki, opaski ściągające. Ja generalnie nie korzystam z nich. Jakoś tak nie mam do nich zaufania, wolę coś bardziej mocniejszego, łatwiejszego. Czyli generalnie normalnie wiążemy. I co jest ważne, ja piekę w termoobiegu. Nie, powie, no ale po co w termoobiegu? Po co w termoobiegu, jak przecież jest zawinięte, nie? Znaczy, powiem teraz, powiem dlaczego. Jak postawię ją na środkowej półce, na kratce, to ten nasz termoobieg praktycznie będzie grzał, powietrze będzie wirowało od góry, krążyło od góry i od dołu, czyli z zewnątrz, nie? Można oczywiście na, wziąć i na normalnej, na dolnej półce i tylko grzanie dół, też będzie, ale ja wolę termoobieg. I co jest ważne, musimy teraz ten nasz worek przebić. Para, która będzie się wydobywała, musi wyjść którędyś. No lepiej by wyszła dziurkami, niż nam rozerwała worek. Tak jak mówiłem, szynka waży około 1,70 kg. Przyjmujemy, że około 2 kg, nie? 2 godziny, 180 stopni, termoobieg. No dobra, przed chwileczką wyciągnąłem z piekarnika i powiem szczerze, że tam jeszcze wszystko w środku buzuje. Otwieramy, uwaga. Już minęły właśnie 2 godziny naszego worka foliowego. Powiem wam szczerze, jak to mówią mnie jedni, petarda. Ostrożnie teraz trzeba wyjąć. Ja tu się może nie przygotowałem. Myślałem, że to inaczej pójdzie, ale dobra. Wyciągamy naszą szyneczkę. O. Sosik też mamy. I zaraz pokażę, co zrobię z tym sosikiem, który... O. Żeby nie było. Zobaczcie, jeszcze wrzy. Zaraz zrobimy sosik do tego. Zobaczcie. Tam... Przelałem część tego sosu, który się tutaj wytopił. Włączam na grzanie, za chwilę go zredukuję, ale tutaj już niestety, albo istety, czas na spróbowanie. Co to nam dobrego wyszło? Może trochę zmniejszę i powiem. Zobaczcie. Jaki jest kolor. Piękny kolor. Widzicie? Teraz zobaczymy, jaki to smak ma. Petarda. Powiem tak, po prostu ten czosnek, znaczy czosnek tam w tej zalewie i ten majeranek, papryka po prostu zrobiła coś nieziemskiego. Dobra, teraz może przesunę tu na ten. Robimy teraz sosik do naszej szyneczki. Podgrzewam ją. Będziemy po prostu ją rybykowali. I co będziemy jeszcze potrzebowali? Będziemy potrzebowali troszeczkę szybko. Oj! Tutaj się nam obróciłem się. Co będziemy potrzebowali?
troszeczkę chrzaną, bo to będzie taki sos chrzanowy. O, ładnie go tutaj rozprowadzamy. No tu mój syn już mi tutaj podgląda. Sos chrzanowy. I właśnie nam tutaj właśnie jeszcze troszeczkę zredukuje. Dobrze, już tam troszeczkę się nam się zredukowało. Wziąłem szklankę mąki i powoli zagęszczamy go. Właśnie ten sosik. Mogę go nawet rozrobić go z wodą. Ale zaraz to rozbiję. To już koniec. I powiem wam, że nie byłbym sobą. Powiem tak, rewelacja. Smacznego.